6 mitów o oleju kokosowym. Od kiedy działam w social mediach o oleju kokosowym, słyszałam już chyba wszystkie teorie, że nie dla włosów farbowanych i rozjaśnionych, że nie do wysokiej porowatości, że wysusza i usztywnia włosy, że puszy włosy, że trzeba go nakładać na podkład, że trzeba go zmywać odżywką, bo inaczej go nie zmyjesz. Wszystkie te informacje to mity rozsiewane przez wiele włosowych znawczyń. A wiesz, co jest najlepsze? Jak ponad rok temu zaczęłam promować olejowanie włosów olejem kokosowym, to wiele włosowych hobbystek w komentarzach pisało, że przecież olej kokosowy puszy włosy, że nie nadaje się do wysokoporowatych włosów, że trzeba go zmywać odżywką. A tu nagle, odkąd rozbrajam po kolei wszystkie te mity, po kilku miesiącach jedna z włosowych hobbystek zachwala olej kokosowy, nakładając go bez podkładu, że zmiękcza, wygładza, nie puszy, a co więcej pokazuje, jak zmywa go z samym szamponem, bez emulgowania odżywką, podkładów i innych czarów. I co robi teraz reszta hobbystek? Powtarza to samo. Konkluzja? Sprawdzaj, kogo słuchasz, a przede wszystkim jakich argumentów używa do głoszenia swoich teorii, przy czym argument "bo mi się sprawdza" to słaby argument pokazujący niewielką próbę i żaden dowód na potwierdzenie teorii. Daj mi znać, czy słyszałaś o tych mitach o oleju kokosowym, a może znasz jeszcze jakieś inne.